Powiemy sobie trochę o tym, jak ukształtowała się monarchia stanowa w Anglii i we Francji, ale zanim do tego dojdziemy, warto sobie powiedzieć, jaka była sytuacja wtedy, czyli w zasadzie w XI-XII wieku w Europie. A więc większość państw była w tak zwanym rozdrobnieniu feudalnym, czyli władza centralna była bardzo słaba, władza królewska, a największą władzę, znaczy państwo było rozbite w zasadzie na małe księstwa, które zajmowały jego większą część. I one to często ze sobą prowadziły jakieś małe wojny, a sam władca nie miał na nie zbytnio wpływu, jego autorytet bardzo upadał. Też mieliśmy specyficzną odmianę rozdrobnienia feudalnego, czyli rozbicie dzielnicowe, które między innymi występowało w Polsce, o czym sobie powiedzieliśmy dość szczegółowo, a także Czechach i na Rusi Kijowskiej. No i w ten sposób wobec biedy, którą także wywoływały liczne wojny między feudalami, zaczęły się pojawiać ruchy zjednoczeniowe, które dążyły do idei, że to władca nie jest już władcą takim patrimonialnym, czyli zarządcą ziemi, ale stanowi on symbol jedności, a także suwerenności państwa, jest prawdziwym uosobieniem narodowej dumy. Wtedy pojawiło się także pojęcie, że król jest cesarzem w swoim królestwie, czyli nie podlega on władzy ani papieskiej, ani cesarskiej, a jest jakby władcą u siebie i to on powinien rządzić w kraju, a nie jakieś wpływy zewnętrzne. No i w ten sposób bieda, a także wojny przyczyniły się do ukształtowania monarchii stanowej. Zaczniemy sobie od powiedzenia, jak to się stało w Anglii, czyli sobie zapiszemy Anglia. W Anglii władza centralna była już dość silna w porównaniu do innych państw, gdyż tak jak sobie mówiliśmy, nadawanie ziemi lennej trochę się różniło, gdyż ziemia była nadawana w różnych miejscach wyspy, przez co nie były w stanie się ukształtować jakieś silniejsze księstwa czy stronnictwa baronów. No i rządziła wtedy dynastia normańska, czyli dynastia opcja, dynastia najeźdźców, w zasadzie opcja, czyli dynastia normańska. I ona właśnie, żeby zapobiec ewentualnym buntom, tak rozdzielała ziemię. Dynastia normańska, a po niej nastąpiła dynastia Plantagenetów. Plantageneci. Nie wiem, skąd się biorą te nazwy, naprawdę. Plantageneci cechowali się tym, że znacznie zwiększyli uprawnienia urzędników lokalnych, czyli tak zwanych szeryfów. No i pewnie nie wszyscy kojarzą szeryfa z Nottingham, słynnego szeryfa z Nottingham z Robin Hooda. Można sobie właśnie tak kojarzyć ten manewr. A także pierwszy władca, Henryk II, próbował nałożyć podatek na dobra kościelne. No i czyli Henryk II, możemy sobie zapisać. Henryk II próbował nałożyć podatek na dobra kościelne. No i oczywiście sprzeciwił się temu arcybiskup Canterbury, a także kanclerz państwa Thomas Becket. I został zamordowany przez królewskich dworzan. To doprowadziło do buntu duchownych, a także świeckich możnych, co spowodowało, że król musiał nałożyć na duchownych immunitet sądowy i skarbowy, co oczywiście znowu osłabiło władzę królewską. Następcą Henryka II był Ryszard Lwie Serce. Postać bardzo znana, szczególnie z wypraw krzyżowych, jego działań wobec Saladyna, ale to niestety nie jest nasz temat. No ale Ryszard Lwie Serce przez te swoje wojaczki, także wojnę z Francją, z Filipem II Augustem, o którym sobie trochę powiemy, doprowadził do zadłużenia państwa. Tutaj tak może taka ciekawostka. Król Francji, tutaj błyskotliwość Ryszarda zatriumfowała. Król Francji, kiedy chciał zdobyć jedną z twierdz ryszardowych, powiedział, że nawet jeśli jej mury będą z żelaza, tak ją zdobędę. Na co Ryszard mu odpowiadał, nawet jeśli jej mury będą z masła, to tak ją obronię. Więc taki dość człowiek z jajami. Jego następcą był Jan bez ziemi. Jan bez ziemi. Super przydomek.
Rządził on w latach 1199-1216 i chciał on ponownie nałożyć podatki na kler. No i sprzeciwił się temu Innocenty III, papież, i nałożył na Jana Bezziemi klątwę. Doprowadziło do tego też, że zaczął on ingerować w sprawy wewnętrzne Anglii. Jan Bezziemi uznał się wobec tego lennikiem papieża i zobowiązał się do płacenia dużej sumy pieniędzy co roku, o czym sobie wspominaliśmy w poprzednim filmiku. Przegrywa on też wojnę z Francją, no i traci ziemie ostatnie angielskie na kontynencie w Europie. Doprowadza to do oburzenia po prostu ludzi i powstania. Powstanie zajmują m.in. Londyn. I wobec tej sytuacji w 1215 roku Jan Bezziemi wydaje Magna Carta, czyli Wielką Kartę Swobód. Magna Carta. Było to dość wydarzenie takie przełomowe, gdyż Magna Carta powołała ogólną Radę Królewską, która była oczywiście stworzona jakby z tych klas wyższych, z baronów i biskupów, książęta i hrabiowie. Byli to bezpośredni już tacy wasale króla, czyli osoby wysokie w państwie, ale oni to mogli od teraz ustalać podatki. A także jednym z takich ważniejszych punktów Magna Carta, tam jeszcze były inne przywileje, ustalono, że żaden człowiek wolny nie może zostać aresztowany, ani pozbawiony majątku, ani wygnany nawet bez wyroku właściwego sądu stanowego, co było dość takim, że tak powiem, postępowym podejściem. Także wprowadzono możliwość wypowiedzenia posłuszeństwa królowi przez radę 25 baronów, gdyby nie przestrzegał postanowień ustalonych na karcie. No, było dość taki dość mocny ruch wobec króla, osłabiający znacząco jego władzę. Henryk III za to chciał nałożyć podatki na następca, Henryk III. Czyli zasadniczo ta dynastia można było szła tak, tak, tak i tak. Henryk III chciał nałożyć z kolei podatki na baronów. Doprowadziło to do kolejnego buntu pod wodzą Szymona de Montforta, w którym wzięli także masowo wzięli udział mieszczanie. I w 1265 roku w zasadzie rycerze, mieszczanie, biskupi, baroni mogli prowadzić swoje obrady, czyli można powiedzieć, że mamy narodziny. Rodziny angielskiego czego? Parlamentu. Czy dość stara instytucja. Oczywiście jego funkcja, a także zakres władzy zmieniał się później na przestrzeni lat. Ale jakby ostateczny podział parlamentu, jaki my znamy, czyli na House of Lords i House of Commons, czyli Izbę Lordów i Izbę Gmin, nastąpił dopiero w XIV wieku. Do Izby Lordów były zawsze przyjmowane osoby uprzywilejowane, wysoko postawione, czyli zazwyczaj byli to właśnie baronowie, czy biskupi, arcybiskup, a do Izby Gmin byli to mieszczanie specjalnie wydelegowani lub rycerze. No i następnym państwem, które nas interesuje, była Francja. I we Francji zaczynało się to tak. Przede wszystkim Francuzi wypowiedzieli wojnę Anglii, o której sobie coś wspomnieliśmy przy Ryszardzie Lwie Serce, kiedy to Filip II August, czyli tutaj ta postać na tym obrazie, Filip II August, Filip II August wypowiedział tę wojnę i w 1214 roku zwyciężył pod Bouvines. 1214 rok, zwyciężył z Anglikami. Tutaj oczywiście francuskie słowo, czyli pisze się inaczej, jak się czyta Bouvines. Dostał on wtedy poparcie przedstawicieli tak zwanych komun miejskich, czyli jednocześnie widać było, że mieszczanie dążyli do uniezależnienia się od panów feudalnych, a także liczyli na zintegrowanie kraju i pewne, wiadomo, przywileje, szczególnie jeśli chodzi o handel, niesienie po prostu dominacji panów feudalnych. A za początek parlamentu uważa się panowanie Filipa IV Pięknego,
Czy jest piękny? Sami ocencie. Filip IV piękny. I Filip IV piękny znowu prowadził liczne wojny z Anglią, co oczywiście doprowadziło do braku pieniędzy, ale także za jego władzy prawnicy jakby zobowiązali się do idei, znaczy zasugerowali ideę suwerenności monarchii, czyli o tym, co sobie mówiliśmy, czyli że władca powinien być niezależny od papieża i cesarza. I przez to nałożył podatek na duchownych. Co prawda wywołało konflikt z papieżem Bonifacym VIII, ale król uzyskał sukces przez duże poparcie społeczeństwa. I to doprowadziło do tego, że w 1302 roku mieliśmy powołane Stany Generalne, o których na pewno sobie powiemy jeszcze przy rewolucji francuskiej. Stany Generalne. W ogóle jeszcze sobie nieraz o nich więcej powiemy. Można powiedzieć, był to taki odpowiednik Paryżu, znaczy odpowiednik Paryżu, odpowiednik parlamentu. Zbierał się on w Paryżu, w katedrze Notre Dame i przedstawiał trzy stany, głos trzech stanów: duchowieństwa, rycerstwa i stanu trzeciego, czyli było to w większości po prostu mieszczaństwo, czyli możemy sobie napisać rycerstwo, rycerstwo, duchowieństwo. No i może już zapiszemy, będzie krócej mieszczanie niż stan trzeci. Mieszczanie. Miał reprezentować ich głos wobec króla. No i jedną z pierwszych takich znaczących operacji Stanów Generalnych było w 1308 roku rozwiązanie templariuszy. Zakonu, bo król nadal poszukiwał jednak tych pieniędzy, których nie mógł, ciężko mu było uzyskać, a templariusze nagromadzili olbrzymie dobra w Ziemi Świętej, postanowił ich rozwiązać, oskarżył ich o czary, herezję, homoseksualizm. Stany Generalne poparły króla, zakon został zlikwidowany, a większość templariuszy spalono. No i miało to miejsce w piątek 13, dlatego też oczywiście wielki mistrz templariuszy przeklął Filipa IV Pięknego i dlatego uważa się ten dzień od tego momentu po prostu za pechowy. W tym czasie w całej Europie zaczęły się tworzyć małe parlamenty, jakieś zgromadzenia stanowe. Różnie się one nazywały. W Szwecji to był Riksdag, w Hiszpanii były to Kortezy, w Danii, Norwegii były to Landstingi, a w Niemczech początkowo był to tak zwany Hoftag, a od XV wieku Reichstag, myślę, że nazwa bardzo znana. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia ponownie.